Cześć, a dzisiaj zapraszam Was na zagranie vlogiem pod Cyrynowe. Więc, no, dla jednych deck znienawidzony, dla innych deck ulubiony. Ja należę do tej grupy, gdzie wiadomo, bardzo lubię grać tym deckiem, ale nie lubię grać naprzeciwko tego decku. No i co? Pamiętam, jak jeszcze te 3-4 sezony temu naprawdę tym deckiem szalałem. Pamiętam, jak był taki okres, kiedy wszedł nowy sezon. I naprawdę z trzeciej rangi chyba, kurczę, wyszedłem bez żadnej porażki do pro. Więc pomyślałem sobie, kurczę, dlaczego by tego nie odgrzebać, leciutko odświeżyć, no i zobaczyć, jak to sobie będzie radziło. I szczerze powiedziawszy, tak jak w miniaturze do tego filmu, moim zdaniem ten deck jest bardzo prosty w obyciu, bardzo łatwy w użyciu i naprawdę dedykuję go początkującym graczom Gwinta, którzy no gdzieś tam sobie te mechaniki zaczynają ogarniać i naprawdę ten deck jest super skuteczny i naprawdę łatwo się nim gra, więc tak jak w opisie, no dla mnie to jest po prostu łatwe wygrywanie. No i co mamy tutaj po kolei? Adept Szkoły Żmii, fajna karta, fajny silniczek, na koniec tury wzmacniamy to kartę o 1, jeśli przeciwnik ma w talii więcej kart od ciebie, przeciwnik zawsze będzie miał więcej kart w talii od nas, zawsze, naprawdę, no chyba że trafimy na Nilfgaard, który będzie no, kopiował naszych Wiedźminów i zasypywał nas również kartami do naszej talii, więc wtedy możemy mieć problem. No ale w 90% przypadków, a nawet w 95% przypadków, no zawsze ten Adept Szkoły Żmii będzie się wzmacniał. No i to jest 4 za 4, no, od razu wchodzi 5 za 4, plus jest naprawdę denerwującym silniczkiem. Jeżeli przeciwnik nic im nie zrobi, no to on potrafi urosnąć do niebotycznych rozmiarów 10, 11, 12, więc naprawdę bardzo fajna karta. Mag Zabójca do skracania, do litera, no wydaje mi się, że tutaj no, karta bardzo dobrze znana, nie ma co tłumaczyć. Wiedźmi Szkoły Żmii, karta bardzo ciekawa, na adrenalinie 6, jeśli karta, którą obieramy za cel, nie jest sługą, no to stwarzamy podstawowy egzemplarz tej jednostki na wierzchu tej talii, na wierzchu talii przeciwnika. No i o to chodzi, no bo chcemy jak najbardziej sklogować przeciwnika, czyli nałożyć, w sensie dorzucić mu do talii jak najwięcej kart, tak żeby nasz Colgrim był potężniejszy. No i tutaj wiadomo, plus jeszcze te dwa krwawionka, więc 6 za 5. No i oczywiście super denerwująca rzecz na adrenalinie 6, że możemy sobie coś do przeciwnika tasować właśnie na wierzch talii, więc popsujemy mu mulligan. Dlatego tutaj najlepiej obierać do celu jakieś krapy, czyli karty, no, które, no, jakieś słabe brązy, które absolutnie nic przeciwnikowi nie wnoszą. Na gonka, no karta nieużywana już od wieków, no ale z racji tego, że ten deck bazuje na takim old schoolu, tak to nazwijmy, więc na gonka jest tutaj grana. No jeżeli mamy status, no to po prostu na goneczka nam wyskakuje, 8 punktów skraca deck, bardzo fajna. Poza tym takie fajne pieseczki. Zatruty ostrze, removal za 5, plus taka sama umiejka na śmiertelnym ciosie, jeżeli jednostka nie jest sługą, no to stwarzamy ten podstawowy egzemplarz na wierzchu talii przeciwnika. No i mamy tutaj dwie kopie tej karty. Wiedźminów mamy również dwie kopie, więc to są potencjalne 4 dodatkowe karty dołożone na wierzch talii przeciwnika, więc to jest naprawdę totalne podpucie mulliganu. I tutaj jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli gramy na zemstę i jeżeli zniszczymy jednostkę z zemstą właśnie przy pomocy zatrutego ostrza, to ta zemsta się nie aktywuje, no bo my wygnamy tę jednostkę i to jest też bardzo ciekawa cecha tej karty, więc tutaj polecam pamiętać o tym i dobrze to wykorzystać. Skrytobójstwo, removal w podwójnym wydaniu zawsze się przyda, żeby tam usunąć jakąś leticię, żeby usunąć jakąś problematyczną piątkę, no bo zazwyczaj te jednostki są już koło siebie, no a jeżeli przeciwnik wystawi coś po prostu na stół, nie będzie miał nic koło siebie, no to removal za 6 naprawdę robi robotę. Mistrz Plak, nie ma co tłumaczyć, po prostu skracamy się z magów zabójców, a jeżeli nie chcemy z magów zabójców się skracać, no bo mamy lidera, no to nie wiem, możemy sobie na przykład ustawić Afana, albo ustawić jakąś kluczową kartę na wierzch talii, żebyśmy właśnie z tego lidera ją dobrali. Hajdawer, nasz wierny psiak robi rejze, skraca talię, nadaje tempo, cóż tu więcej mówić. Afan, to samo, Afana możemy sobie ustawić na wierzch talii przy pomocy mistrza Plak. Oczywiście najbardziej zabójcze combo, czyli lider Gładyszka, dwóch magów zabójców i Afan.
No tutaj polecam, jeżeli się uda, to naprawdę jest mega przyjemnie wygrać z przeciwnikiem na przykład na równych kartach, albo nawet nie na równych, i po prostu w R2 spuszować właśnie liderem i gładychą, żeby no naprawdę tutaj przeciwnika absolutnie zmiażdżyć, no bo to jest masa punktów. No, zakładając, że mag zabójca trafi swoich przeciwników, no to z samych magów zabójców mamy 4 punkty, a fanik to jest 5, 9, lider 7, 16, no i gładyszka to jest bodajże, okej, jeszcze się gładyszka wzmocni 3 razy, no to jest około 28-26 punktów, więc naprawdę no masa punktów, niesamowite tempo, możemy też wyrównać jakiegoś blida, możemy też no nadrobić różnicę w punktach, jeżeli przeciwnik mocno nas puszczuje, więc naprawdę Afanik z tym literkiem bardzo dobrze współgra. Cynthia na rozmieszczeniu, tworzymy strażnika i umieszczamy go na szczycie talii przeciwnika, więc no to już jest kolejna opcja, żeby przeciwnikowi popsuć ten mulligan. No to jest ciekawe, Cynthia może być rzucona nawet w R1, płotka wtedy wyskoczy. Cynthia może być też rzucona w R2 jako karta na pas, no bo zawsze ten mulligan zostanie popsuty. No, Cynthia jest bardzo fajną, irytującą kartą. No i oczywiście do tego archetypu pasuje jak ulał. Ja gram Asirkę, tak żeby było oldschoolowo. No wiadomo, możemy wtasować kartę cmentarza przeciwnika do jego talii, więc to jest kolejna opcja na to, żeby sklogować przeciwnika. No a na dalekim zasięgu wtasujemy kartę z naszego cmentarza do naszej talii. Więc no tutaj Asira może wejść za 10 punktów, jeżeli wtasujemy płotkę, no bo wtasujemy płoteczkę, rzucimy Asirę, płotka znowu wyskoczy, więc to jest 10 punktów, fajne tempo. No i na przykład tutaj możemy coś kombinować, na przykład wtasować maga zabójcę dodatkowo, żeby ten mistrz plag, jeżeli wcześniej użyliśmy lidera, miał jakiś target. No więc tutaj można kombinować, więc polecam Asirę wykorzystywać właśnie w takich sytuacjach. No gładyszka przede wszystkim do zagrania z lidera, wydaje mi się, że no wszystkim jest bardzo dobrze znana ta kombinacja, więc no tutaj naprawdę swoje punkty potrafi zrobić. Menno skraca nam talię, tak jak mówię, no ja zawsze grałem Menno w tym archetypie, no i cóż, zagrywamy taktykę, na przykład zatute ostrze, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli robimy to w R1, no to wyskoczy tam od razu płotka, więc to jest skrócenie talii o 2 karty, więc to naprawdę Menno tutaj robi fajne tempo. Można kombinować, można Menno wymienić, jeżeli ktoś uważa, że nie jest tutaj optymalny, jednak w moim przypadku sprawdza się wyśmienicie, więc tutaj nie ma na co narzekać. Gortum Gaet po dodatkowego Wiedźmina plus wtasowanie talii, frustracowanie karty do talii przeciwnika, więc no to już przez Gotur Gaet możemy naprawdę osiągnąć jeszcze większy klok, no bo możemy stworzyć Wiedźmina Szkoły Żmii, później jeszcze na rozkasie wtasować tą kartę z cmentarza przeciwnika do talii, więc tutaj są jeszcze 2 dodatkowe karty pod naszego Kolgrima, a jeżeli trzeba, no to możemy sobie ustawić silniczek, czyli Adepta Szkoły Żmii, albo w sytuacjach krytycznych, jak będziecie mogli zobaczyć na nagraniu, no Mentora Szkoły Żmii, który no na Adrenalinie 2 ustawia swoją siłę na równi z kosztem werbunku najdroższej karty w talii przeciwnika. Więc tutaj jeżeli mentor wejdzie, no to naprawdę może być nawet za 15 punktów przepotężna karta właśnie na takie zagranko, żeby nadrobić tempo. Test lojalności. Ja tu gram test lojalności, ponieważ no test lojalności naprawdę potrafi zaskoczyć przeciwnika. Aczkolwiek tutaj też można pokombinować, na przykład włożyć sobie dekret albo rozkaz wymarszu. Za 8 prowizji, dekret za 9, coś tam usunąć, żebyś na przykład innego mistrza plak usunąć, coś na sobie stawić, jakąś piątkę. Więc tutaj też możemy pokombinować, jeżeli chcecie mieć pewność i no, większe prawdopodobieństwo na to, że dobierzecie kluczową kartę, no nie wiem, na przykład Ciri, jeżeli będzie taka konieczność. Colgrim, wiadomo, no. Gdzie te czasy, kiedy Colgrim miał Adrenalinę 2, a Wiedźmini, a mentorzy Szkoły Żmii mieli Adrenalinę 3. Naprawdę był, no Colgrim wtedy był przepotężny i to właśnie były te czasy, kiedy Colgrim naprawdę sobie, kiedy ta talia sobie tak świetnie radziła, ale jak będziecie się mogli przekonać,
pomimo tego, że gramy tylko tutaj jednego Colgrima, no to naprawdę Talia daje radę. No i cóż tutaj dużo mówić, no głównym celem, głównym naszym celem jest zaklogowanie przeciwnika, żeby ten Colgrim wzmacniał się o 10, o 12 punktów, o 13 nawet na turę. No bo wiadomo, w całej Talii chodzi o to, żebyśmy jednocześnie dokładali, cały czas mówię Talię, nie wiem dlaczego, żebyśmy jednocześnie dokładali karty do talii przeciwnika i my się jednocześnie skracamy, więc no ten Colgrim naprawdę potrafi swoje punkty zrobić. Fion do obrony Colgrima, tutaj nie ma o czym mówić. Płotka, skracamy deck przy złotej karcie, no płoteczka. No, ja lubię płotkę, płotkę zawsze jest fajnie grać. 4 punkty tempa, skracanie talii, więc ekstra. Lidia to jest nowość w tym deku. Oczywiście Lidia wcześniej nie była grana, no bo Lidii po prostu nie było w gwincie. A tutaj świetnie pasuje. Jak sami dobrze wiecie, Lidia swoje punkty potrafi zrobić, jeżeli no wiadomo, możemy sobie coś zagrać z cmentarza przeciwnika, jakąś kartę, która nam jest akurat teraz potrzebna, możemy wyrolować jakąś fajną bronzową kartę specjalną z frakcji przeciwnika, więc tutaj naprawdę Lidia potrafi uratować gierkę, jest do tego bardzo sytuacyjna, tak bym określił, i w określonych właśnie sytuacjach potrafi zrobić, no potrafi wygrać gierkę, albo nawet potrafi wygrać kartę. Więc no Lidia pasuje tutaj świetnie i tutaj absolutnie nie polecam Lidii zmieniać. Ciri, no wisienka na torcie, dlatego wszystkie karty mają mniej niż 10 prowizji. Ciri na rozmieszczeniu zyskuje wytrzymałość, tarczę i zasłonę. No jest to po pierwsze wymuszacz removala, po drugie no problematyczna sprawa dla przeciwnika, tak? No bo wiadomo, Ciri możemy sobie zagrać w R1, Ciri możemy zagrać w R2 na pas, więc no zawsze to jest 8 punktów carry over. No, z tego, z mojego doświadczenia wynika, że Ciri zawsze robi taki swój specyficzny zamęcik na polu bitwy, no bo przeciwnik musi coś z nią zrobić, więc jeżeli nie ma po prostu oczyszczenia, no to mamy szansę na 8 punktów carry over w kolejnej rundzie, więc naprawdę jest ekstra. No a jeżeli nam się to nie uda, no bo na przykład Ciri nie dobierzemy, a takie sytuacje niestety potrafią się zdarzyć, tak, chociaż bardzo rzadko, ale potrafią się zdarzyć, no to po prostu w R3 rzucamy 8 za 9, 8 punktów, to też jest spoko, a na dodatek karta, która jest premium w moim przypadku i wygląda prześlicznie, więc już nawet dla tego faktu tą kartę to rzucić. No i cóż, więc tak jak mówię, najważniejsze, sklogowanie przeciwnika, skracanie się i wszystko będzie dobrze. Naprawdę gameplay tą talią jest super przyjemny, bardzo łatwy, więc ja naprawdę rekomenduję talię dla graczy, którzy dopiero zaczynają, może nie dopiero zaczynają swoją przygodę w gwincie, no bo jednak te karcioszki troszeczkę kosztują, trzeba je wykraftować, no ale jak już powiedzmy, jest to ogranie z gwintem, tak, wiecie co i jak, macie skrawki, macie jakieś beczuszki, lubicie grać Hilfgardem, więc naprawdę polecam ten deck, żeby się przekonać o jego sile. No i cóż, na zakończenie oczywiście z tego miejsca zapraszam na Discorda, na Twitcha oraz do zasubskrybowania tego kanału. Wiadomo, subskrypcja pozwala rozwijać kanał, generujemy większe zasięgi, jest nas więcej, tak, więc no to jest też dodatkowa motywacja, więc no tutaj naprawdę zachęcam, żebyśmy byli, że tak powiem, w kontakcie takim subskrybującym. No cóż, ja już nie przedłużam i zapraszam do gry. No witam. Kurczę, no, czas sprawdzić deczek. Pamiętam tym deckiem jakieś 3 sezony temu. No wiadomo, Lidii nie było, tak? No Lidia jest tutaj dodatkiem. Ale nie wiem, kurczę, chyba z trzeciej rangi do pro wyszedłem bez żadnej przegranej. Pamiętam, to było coś niesamowitego. Teraz wiadomo, troszeczkę sobie go stuningowałem. Taki old schoolek, tak to nazwijmy. Na radę powinienu wymienimy. Ale nie jest takie głupie. Wiadomo, nie chciałbym się jakoś głupio zaciągnąć, ale też kłodyżka byłaby spoko. Sira też tutaj nie wleci. Możemy się... No dobra, wymienię. Ej, no właśnie, to jest to. Przynajmniej tylko jednym. No ale cóż, więc no, wracając tutaj do tego wątku. Naprawdę, kurczę, no świetnie się tym grało.
Zobaczymy, jak teraz będzie się sprawować. No wiadomo, no tutaj różnica jest taka, że mamy Lidię. Jest Lidia. Co do tego oczywiście mistrzowie plag. No wiadomo, gramy Ciri nowe. Jest taki old school, że wow. Ale cóż, no spróbujemy teraz tutaj coś przydziałać. Mistrz oblężeń. To zagramy sobie pieski. Już sama obecność na gonki jest czymś absolutnie old schoolowym. Czajcie, jak pieseczki wyskoczyły. Czy psiaczki. Dobra. Nie będzie skracania. Absolutnie na to nie pozwolimy. Tutaj potrzebujemy adrenalinki. Chociaż kurczę, naprawdę kusi mnie, żeby zagrać menno po prostu w drugie zatrute ostrze. Jeszcze się przy okazji skrócić z dwóch kart. No i tak zrobimy. Płotka wyskoczy, tutaj zadamy 5 punktów, elegancko przeciwnika przebijemy. Teraz jeszcze mamy Wiedźminka plus Lidia, więc no tutaj naprawdę przeciwnik będzie miał nie za ciekawie. Oczywiście zrobimy tak. Mega irytujący deck. Jeszcze jest bardzo, bardzo nastawiony na to, żeby tutaj przeciwnika zapchać. Jestem ciekawy, jak Lidia się tutaj sprawdzi. Wiadomo, jest Janko. Wiadomo, musi być. Okej. Okay. No i teraz pytanie, będziemy mieli 25 do 35. Tak, no jeszcze to przebijamy. Ej, jest wzmocniona. Spoko. Robimy sobie swój silniczek. Teraz jest spoko na to czas. Dzisiaj na obiad tak? Będzie godzina. No, przeciwnik gra nadal. No cóż, i mamy tutaj 11 punkcików, 37, 39. Tak, jeszcze go przebijemy. Trochę zimka szkoda, ale co począć? Zobaczymy, co tutaj przeciwnik wykombinuje. Czy będzie chciał dalej się z nami bawić? Ciuciu babkę. Jeszcze nie zmiękną. Cancelled. No nie jest to. Bardzo przeciwnik chce wygrać. No i dobrze robi, no musi to wygrać. No spoko, nic już tutaj nie zrobimy. No tylu punktów nie narobimy, no nie mamy gładyszki. Gdyby jeszcze ta gładyszka była, szkoda, że nie ma Ciri. Ale teraz gdybyśmy dobrali Ciri, byłoby super.
No, przeciwnik teraz dobierze sam krab. To się będzie miał tylko desant. Tak, wleci mu golem, wieżyczka i coś tam jeszcze. Okej. Okay. No, fajnie, fajnie tutaj mamy. Wymienimy. Kurczę, no przydałaby się gładycha. I to bardzo. Wymienię sobie chyba jednego wiedźminka. O, nice. No jak najbardziej. Przeciwnik chce tak grać. Zagrać. Już teraz kładyszka. Może jeszcze Asirka. Tylko że tutaj przeciwnik nie ma. Nie ma nic słabego, umówmy się. Gramy sobie Lidia. Może trafimy jakiś fajny removal. Tak. No niestety nie. Szkoda, że ta się nie udało. O, no to może być. Oczywiście. Bo mamy tutaj dwóch czarodziejów. Okej. Czy chcemy teraz rzucić podwieszkę? No może jeszcze nie. Robimy tak. Robimy tak. Spokojnie, nie ruszaj się. Niedługo będzie potrzebne. Zostawimy sobie opcję na punkciki z gładyszki i z lidera. Bo tutaj wiadomo, przeciwnik troszeczkę przypuszuje nas w tym momencie. Ale może jak wszystko dobrze wyjdzie, to się uda nam wybronić. Okej. Okay. Rzucimy sobie gładychę. No i co tam dobierzemy? Jest Colgrim. Dałaby się Ciri. To jest 11 punktów. Dobra, zrobimy tak. Wiedzą, co to poświęcenie. Okej. Kurczę, gdzie jest ta Cyrilla? Naprawdę na samym końcu się znalazłaś? Kochanie. Aj, tutaj szkoda. Będziemy tracili ten jeden punkcik. Przeciwnik się nie poddaje. Kolejny taran. To wystarczy. No spoko, spoko. Za dużo już nie będziemy mieli do powiedzenia, jeżeli tego nie wygramy. No a tutaj przeciwnik jeszcze będzie miał mocne uderzenie. Wydaje mi się, że zagram teraz Fionka. Wygramy! Czuję to!
Co tam będzie? Co to jest? Bombardowanie, kurczę, oby nie. Margarita. No i widzicie, problem polega na tym, że muszę rzucić Call Grimasa. Ale i tak tego nie wygram, nawet z Call Grimem. I to jest trochę ból. A nie, jest, dobrze. No i tylko kurczę, no jakie my tu mamy karty? No przeciwnik nie zużył wszystkiego, właśnie o to chodzi. On tam ma jeszcze dobre karciążki, tak. Ciri, co ja teraz tu Ciri zrobię? Człowiek. No ale gdybyśmy dobrali teraz Asirkę. Okay. No i zobaczcie, no teoretycznie możemy zrobić taki numer. Zastujemy maga zabójcę. Mistrz Plag teraz będzie silniejszy. Mistrz Plag wleci za 11 punktów. A masz. Ale to chyba koniec. Nie, ale Ciri się nie udało rzucić, szkoda. Może ten, no kurczę, lubię jak Ciri wlatuje na stół. Więc no tutaj, no nie wiem, no cóż tu przeciwnik może zrobić, biedaczysko. Dobra, no nie ma co tutaj, wiadomo, przeciwnika jakoś jeszcze bardziej denerwować, po prostu GG. Kozak. No co, zobaczymy jak tam pójdzie na następnej grze. Co to będzie? Podpory. No, ciekawe. Nagibator. Nagibator 228. Więc przyszło nam się przydać. Przyszło nam się zmierzyć z Nagibatorem 228. Który najprawdopodobniej gra memem. No cóż. Niech i tak będzie. Nie sobie. Oj. Już myślałem, że płotka wleci. No i co? Co to będzie? No bo wygląda. Wygląda jakby to miał być Madok Printer. No, ja tutaj już mogę zespoilerować. Może troszeczkę. Najprawdopodobniej nagram ten deck, żeby sprawdzić, choć naprawdę zbraniałem się przed tym. Bardzo długo. Wrzucimy mu jajeczko. Teraz możemy nawet zagrać Cynthię. No ładnie, stary grot, no proszę. Kto by się spodziewał? Czas na Cynthię w takim razie. Chyba, że jeszcze zapobiegawczo rzucę na gąkę. Tak zrobimy. Mamy coś ze statusem. Jest kolejna jajeczka. No, swoje punkty przeciwnik zrobił, nie ma co.
No ale cóż, no co on będzie miał na szczycie? No na szczycie będzie miał jajko, golema i zaraz mu wtasujemy jeszcze jakiegoś bydlaka. Ile my tu mamy punktów? Jedenaście punktów. W jednej karcie tego niestety nie zrobimy. No ciekawe, czy on się będzie ładował. Chociaż no cóż, no dostanie golema, dostanie jajko, więc no te dwa mulligany ma zmarnowane. Dobra, spasujemy to. Nie muszę się na siłę ładować. Tym bardziej, że no cóż, no. Dwie karty ma wtasowane. Jest Ciri. Kolejny raz nie dobieramy Cirilli, kiedy jest potrzebna. A jeżeli co, to może znaczyć, że przeciwnik chce się wycofać. Przeciwnik chce się wycofać z tego oblężenia. Chyba tak będzie. Tak sobie rzucił golema. No właśnie, właśnie, dokładnie. No dobrze, no my też nie będziemy się tutaj na siłę pchać, kiedy nas nie chcą. Więc po prostu spasujemy. No i zobaczymy, co nas czeka. No na pewno tutaj będzie scenariusz. Tego możemy być pewni. Coś możemy tutaj podobierać lepiej. To spoko. No my będziemy zaczynać, też trzeba mieć na uwadze. Tak. Tak będzie. Rzucę chyba frazę, śpiesz się powoli. Agibator. Spokojnie, ja się zastanawiam. Rzucimy sobie chyba test lojalności. Takie nieźle. Olia. 10 punktów. Zawsze ok. No jeżeli tutaj przeciwnik zjadłby swojego Goliata. Okej, no jeszcze ta mata. Spoko. Może być. Dobra, no wydaje mi się, że można rzucić. Jest coś tutaj fajnego? Znaczy nie. To nie mogę rzucić. Prosto chyba. Dobra, bo troszkę słabo. 9 punktów tylko tutaj narobiliśmy. Raza. Ładnie.
złapać mnie ucieka, gdy tylko mnie zobaczy. Wydaje mi się, że teraz będzie czas na głodychę. No to wiadomo. Zniszczyć. Nie ma tragedii. To jest lepsze od martwego szlachcica. Dwóch martwych szlachciców. No, jeżeli dobrze pójdzie, to jeszcze mu wtasujemy karcioszki, tak? Okay, ale najprawdopodobniej będziemy mieli tutaj do czynienia z żegnicą. Jeśli pocieszy cię to, panie, nagroda za twą głowę jest naprawdę olbrzymia. Gdyby tam był Ozrel. No zobaczymy. Może coś tutaj będziemy jeszcze przeciwnika wstali na manowce. No tak, no pachnie mi to żegnicą. Dlaczego mnie nie słuchasz? Słuchaj do cholery. Teraz N. Coś ty zrobi, chłopie. Nic im się już nie przyda. Każda bitwa musi kończyć się przelewem krwi. Zabawnie. No dobra. No tutaj żelnica będzie. Żegnica, żelnica. Kurczę, nigdy nie pamiętam. Zawsze mi się to myliło. Jeden potworek to jest ten, co zjada z karty z cmentarza. Drugi potworek jest ten, co pochłania jedyneczki. I wzmacnia się tam o 2 czy 3 punkty. No ale tutaj wiadomo, kombo z przerazu uśpioną i żegnicą naprawdę może nas zmiażdżyć. Ale z kolei na Skorbim będzie bardzo mocny. Wydaje mi się, że tutaj przeciwnik nie będzie miał na niego odpowiedzi. Też nie mamy Last Seja niestety. Kurczę, gdzie te czasy, gdzie Kolgrim miał adrenalinę 2? Ale walnął. Gdzie te szalone czasy? Sprytny manewr. Już po nim. Jajo. No wtasuję mu tego grota. On go przecież nie wyciągnie. A gdyby tam był Ozrel? Może tam jest Ozrel? Może to coś da? Musiałby mi załatwić Goliata. Dobra, tak czy owak mamy 11, mamy 22 punkty z Kolgrima. Więc to też wcale nie jest mało, plus no tutaj te skromne punkciki, które generuje adepcik. A tutaj przeciwnik nieźle kombinuje. Co miałbym zabijać dziecko? No chyba, że tutaj się pojawi Geralt Irden.
Mocno, mocno kolega zagrał. Cóż. No i ciekawe, czy tam będzie ta żagnica? Jest. O nie, wyciągnie sobie. No i co? Nie trafił? Nie trafił Grota? No koniec, kolego. No, nagibator, no sorry, kurczę, ale patrz, wtasowałem ci Grota, miałeś szansę. Myślałem, że to jest ozrew. No GG, no i co, zobaczymy jak tam pójdzie na następnej grze. No dobrze, kim nam się przyjdzie zmierzyć? Znowu potworami i z półnagim jaskrem. Z jaskrem, który ucieka pewnie przed jakimś... przed jakimś niezadowolonym mężem. Widać, że cały w ceusach. Przez okno tam się wkradł i zrobił psikusa. To bójstwo nie będzie złe. Dobra, już zawsze. Zawsze obawa, że się człowiek zaciągnie. A, jakiś wersik z podróży. Kolega już jest dużo, dużo dalej. No ja miałem laga, nie grałem z tydzień, a nawet więcej. Muszę podróż troszeczkę nadrobić. No nieźle kolega tutaj zagrał. Jak my możemy mu życie uprzykrzyć? No jakoś trzeba. Nie wiem, czy nie zagram od razu test lojalności. Zawsze. Cesarstwo zwycięży. Kość. Jezu, serio. Teraz go. Nieźle trafiliśmy, nieźle. Dobra, zagrywam. No dobrze, no jedno jest pewne, z czym my tutaj mamy do czynienia. Pewnie jakiś podwójny kościej. Więc to może być ciekawie. Dobra, tutaj musimy być... musimy atakować, musimy go zapychać. Prędzej jak najskuteczniej. Tutaj wiadomo, po mniejszymi wiedźmami on sobie oczywiście robi trochę punktów. No ciekawe. Zobaczcie, już używa. Trzeba coś rzucić. Pijmy litię. Kurczę. Siódemka jest na nieszczęście. Jakbyśmy usunęli tą ósemkę. Spoko wyszło. Szczęsny sabat doprowadzi nas do szału. Prawo. W gruncie rzeczy to mój zlecenie nie dobrze prawidłowej śmierci. Nie ja. Jeden punkt Satury ma jeszcze. No nie, to
kartach go zrobimy, gdyby spróbował. No a teraz już oczywiście. Jest to bardziej problematyczne. Musimy, żeby zagrać Ciri. Jeden, ale nie, to też jest bez sensu, my tego nie zrobimy. Gdybym zagrał Asirę, to jest 7 punktów 30. On dostanie 3,40. No nie, nie ma takiego, nie zrobimy tego po prostu. Kurczę, ale jeszcze coś tam bym wepchnął do tego deku. No ale cóż, no, pasujemy tam. No i teraz jest bardzo istotne, co on ma na łapie. Bo w sumie ma wtasowane troszeczkę tych kart. Ale to też nie jest jakoś, to nie jest fenomenalne, umówmy się. Zrobimy tak, okej, jest Gładyszka, to jest bardzo spoko. Asirka, żeby trzeba było punktów narobić. Bytobójstwo chyba sobie możemy podarować. Dobra, zobaczymy co on zrobi. Jakby pasował, byłoby miło. Ważne co tam jest. Ważne co tam jest. Okej. Tego. Sprytnie. No i teraz pytanie, czy się zdecyduje zaatakować, bo my tutaj mamy sporo punktów. No tak. Kolega będzie atakować. Mogę go jeszcze przebić Asirką. I zobaczyć co będzie kombinował. Co tak zrobimy? Panie, wysuwanie jakiejś karty też nie jest głupie. Dobra, zagramy sobie. Zagramy sobie tak. Spoko. Gdyby już nic na mnie pożarł, pewnie będzie zjadać. Dobrze byłoby mu to usunąć. Nic. Zrobimy jednak tak. Gramy sobie lidersa. Moi ludzie wiedzą, co to poświęcenie. Nie myśl sobie. Jeszcze żaden tego nie przeżył. No dobra. Fajne punkty zrobiliśmy. Mamy Cyrillę. Dobra, no on rzuca. On rzuca Karantira. Będzie nas puszował z Kościeja.
Gościa ja na szczęście... Gościa na szczęście załatwimy jednego. To będzie przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle pozytywnego. Rzuć drugiego, będzie lider. No i kurczę. Szkoda, że nie dobraliśmy Colgrimka. Będzie troszeczkę prościej. No byłoby dużo prościej, gdybyśmy mieli Colgrima. Nie mamy go jak dobrać. No nie mamy, niestety. No ważne, jakie tam są jednostki, bo jeżeli nie będzie figurował sobie tych pokrzepień, no to mamy jakieś szanse. No jeżeli będzie to robił, to... że ty się układa, tak jak przeciwnik chce. Jeszcze sobie tutaj narobił. Kurczę, no widzicie. Wszystko, co potrzebne, miał na łapie. I to jest problem, a nam się punkty już kończą. Może mentor uratuje. No i zobaczymy. Może mentor to uratuje. Ważne co tam jest, ale kurczę, no on podbierał wszystko, naprawdę. Miał mega kozacką łapę. Spasował. Dang. Dobra, rzucimy mentora. Cudownie. Dobra nasza. A teraz coś mi się wydaje, że no, przeciwnik macie plutko. Bo my co? No, rzucimy sobie. Mamy Ciri, rzucimy sobie obrońcę. Jest Colgrimek. Jeszcze możemy sobie. Możemy sobie jeszcze pozwolić na taką absolutną nonszalancję, żeby rzucić Cynthię. Ciach. A no, wydaje mi się, że to już będzie. Absolutna przyjemność. Dobrze, ta dwunastka uratowała. Co on tam miał za 12 prowizji? Co to mogło być? No, wydaje mi się, że... tutaj kopara przeciwnikowi opadła. Bardzo niegrzecznie. Mamuncia. Ale zobaczcie, jak on wszystko podobierał. To jest też niesamowite. Powołując się na stare temerskie prawo, żądam poddania mnie próbom. Nie! Nie! Nie mam co z tym zrobić. Nie mam skrytobójstwa. Dame! Spokojnie, nie ruszaj się. Niedługo będzie po wszystkim. No i czy on to zrobi? Ma 18 punktów, 36. Będzie jeszcze musiał coś zagrać.
No jeden punkt mu zniknie. Nie zrobi tego, Ren. Nie, dobrze, co jednym punktem znowu. No cóż, GG. No słuchajcie, moim zdaniem gra tym deckiem to sama przyjemność i czysty fan, więc naprawdę spróbujcie. Stary deck, stare, a dobre. Jedyne co tutaj jest inne, to wiadomo, Mistrz Plak i Lidia, która wydaje mi się jest absolutnie naturalnym wyborem, jeżeli chodzi o dziewiątki do Ciri Nova Decku. No tak czy owak, bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się na kolejnych materiałach. No i cóż, cześć!